Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę. I tak, mieliśmy klucz opiekuna, to znaczy znaleźliśmy klucz opiekuna. I myślę, że dzisiaj będzie dobrym sposobem, aby przejść się ponownie w przygodę, wyruszyć na przygodę. Tylko zanim to zrobimy, oczywiście polećmy sobie do siereczki. A dokładniej do osmu, który chciałbym sobie zabrać stamtąd, o ile jakiś tam się zrobił. Miejmy nadzieję, że to się stało. No bo jednak te cztery kopalnie, cztery. Już powinny nam troszeczkę tego osmu dać. No i nam dały. Dały i to sporo osmu. O kurde. Sporo. To ja sobie najpierw tutaj to morze rozwalę. Pierw. Dopiero potem zacznę zbierać dalej. To wyrzućmy. To też sobie tu włóżmy. Krytyczny poziom nawodnienia. Shit happens. O nie. Nie mam wody. Dobra, to szybko. Nie mam miejsca. Shit. Dobra, trudno. Trudno. Trudno, niech będzie i tak. Szybko, bo nam brakuje wody. Wody dajcie. Gdzie była woda? Tu. Dobra, osm sobie zabraliśmy, tylko no mówię, jeszcze raz muszę tam polecieć, bo trochę tam surowców zostawiliśmy. Chyba tego osm tam jest, no i wolałbym, żeby on się non-stop wydobywał. Bo ten osm jest, jakby nie patrzeć, na tym etapie gry już dosyć istotny. Jest już dosyć istotny, żeby go cały czas w jakiejś tam ilości posiadać. Lepiej go mieć niż nie mieć, nie? Właśnie. No właśnie. Pyk. I pyk. Krzemnik też sobie tu wrzucimy. Dobra. Zebraliśmy osm. No to moi drodzy, myślę, że to jest czas najwyższy, czas i pora, żeby wyruszać. To sierka sobie leci. Siereczkę sobie leci. Nie mamy miejsca na osm, to jest śmieszne. Chyba cały osm już jest zawalony. Siarka też. Dobra, na razie do zeolitu niech leci. A my sobie jeszcze musimy tak zabrać przy okazji warzywka. Tak tu będziemy i tak, więc tym bardziej. I grzybki nam się też przydadzą. Bradyńki, chodźcie. Tu teraz chyba ten warzywnik P2 nam się odblokuje. Też warto byłoby delikatnie sobie pozmieniać. Okej, okay, zjedzmy sobie fasolkę. Zostawmy inne rzeczorki, weźmy jedną wodę i lecimy na koordynaty. Okej, okay, widzę, że tak. Nasze koordynaty to jest minus 437. Czyli musimy podążać w tamtą stronę. To oznacza... Możemy chyba skorzystać z teleportera. Tak, minus 463. I to był biom, nie wiem jaki. 437, minus 437. Czyli tu. O. To jest wysokość. Minus 28. To jest na plus. To jest na minus. No ale to będzie ciężko. Powiedziałbym nawet, że bardzo ciężko. W moim wypadku bardzo. Minus 28. To w sumie gdzieś tutaj na zolicie chyba. Dobrze mówię? Okej, okay, możecie stwierdzić, że jestem debilem. Ja się z wami zgodzę. Naprawdę się z wami zgodzę, bo jestem. Jestem debilem, bo 10 minut krążę.
10 minut szukam rzeczy. Co się okazuje, moi drodzy? Zobaczcie na te koordynaty. Nie wiem, jak to zrobiłem, naprawdę. Nie krzyczcie, nie bijcie, no ale to zdarzyło mi się. No, sam jestem na siebie zły. Naprawdę sam jestem na siebie zły, bo kordy nie są minus 4, 3, 7, minus 40, minus 2, 8, tylko 9, 6, 4, 6, 8, 1, 7, 4, 4. Patrzyłem na kordy, w których jest ta baza. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że jestem przemęczony troszeczkę i to chyba jest to, wiecie? Oj, naprawdę jestem zły na siebie. Bo straciłem tyle czasu, no ale trudno. Naprawdę trudno. Damy radę. Dobra, 9, 6, 4. Czyli idziemy stricte do przodu. 68. Z tą stronę. Nie, czekajcie. Minus 28 to będzie w tą stronę. Nie. O, dobrze mówiłem. Oj, 9, 6, 4. Czyli to będzie gdzieś tu? No to by wyglądało. Tak blisko? A nie 1, 7, 4, 4. To jest daleko. W drugą stronę, kurwa, na co ja patrzę? Jezu, cały czas patrzę na te białe kordy. Naprawdę, jestem głupi. Jestem przemęczony albo głupi. Z tą stronę, to pewnie jest ta baza główna, którą tam widzieliśmy kiedyś. Więc to dla mnie zaskoczeniem nie będzie. Naprawdę, nie wiem, coś się ze mną dzisiaj dzieje nie tak. Mam tutaj dwa typy kordów i patrzę raz na te, raz na te. 9, 6, 4, 6, 8, 1, 7, 4, 4. Musi to być w tą stronę. Musi. I z tego co pamiętam, to było tutaj wejście w skalę po lewej stronie. Dlatego kiedyś w którymś z odcinków wam wspominałem, że jest tutaj na 100% możliwość wejścia. Jest chyba nawet tu. Nie, to jest siarka, czyli dalej trochę. Skała jest niepozorna. To jest tu, o. Dobra. To są te kamienne bloki. To nawet stópki będą chyba, z tego co pamiętam. Tak, są stópki. To jest to miejsce? Si papa. Czy tutaj można wydobywać super stópki? Powiedzcie mi, że tak, a już nie będę potrzebował surowcy. Kurwa, nie mam teleportera. Dobra, jak uzyskamy dużo stópek, to zrobimy sobie tutaj ten pręd bez problemu. Nawet nie muszę chyba. Zrobić tak. No, może Shirobi sobie wejście czy zrobił? Może byś sobie Shirobi wejście zrobił. Dobra, mamy to. Nie mamy obsadzony na teleporter. Shit. No cóż. I tu się nadstopy wydobywają, kochani. Kurde. Jak to dużo nam problemów zaoszczędzi. Jak to dużo nam problemów zaoszczędzi, tylko... Tylko wy wiecie. Ja. Dobra, i tu jest skałka do otworzenia, ale to nie jest jeszcze to miejsce. To nie jest to miejsce, o którym wam mówiłem. Czyli lekki spoiler wam dałem. Dobra, robaczek, nadstópka, więcej robaczków. Będę musiał ruszyć dupsko po obsydian. Nie ma innej opcji. Dobra, wchodzimy? Wchodzimy. Jabadabadu. Nadstópka. Dobra, z buta wjeżdżam. Co my tu mamy? Oprócz tego, że nie możemy skakać. Zbytnio chyba tu też budować się nie da. No właśnie. To... Ja sobie zrobię te kapsułki tlenowe. O ile nam się teraz to nie zawali. Bo i tak może być.
Dobra, jedna starczy. Jupa, UPIA. I bunny hopem do środka. Tu mi dadzą wam kolejne koordynaty. Dobra, co my tu mamy? Mamy klucz, bez koordynatów, o dziwo. Ma? Nie ma. Myślałem, że się nie nagrywa. Wygrywa się, nagrywa. Na pewno? Czekajcie, muszę sprawdzić, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Dźwięk też jest? Jest, okej. Okay. To nie wiem, czy widziałem wcześniej. To polecimy sobie bunny hopkiem. To kolejna miejscówka. Kolejna mieścinka wręcz, jakieś miasto. Zobaczcie, że mamy tutaj dwa klucze. Dwa klucze potrzebne, no właśnie, do którego wejścia? Do którego wejścia? Tu nie ma nic. Po co otwarte, nie wiem. Jest jakaś drabina? Nie, tylko stelaż. Tu coś jest, czy nie ma? Nope. Tu nic. Musimy się zdeczka pospieszyć, bo widzę, że nie mamy za dużo wody, a nie mam teleportera. No to są schody. Shiro, zazwyczaj ludzie chodzą po schodach. Drewniane konstrukcje, ciekawe. Dobra, tu nic nie ma. Tu też no. Do czego my szukamy? Wow, co to jest? Nie da się tego zdekonstruować niestety. To tak po prostu sobie stoi? No naprawdę. Drenaż orbitalny. Urządzenie obronne. Dziennik obserwacji. Urządzenie działa należycie, zaś nasz test jest jednoznaczny. Jeśli ci, którzy zwołują siebie ludźmi, kiedykolwiek zbliżą się do tej planety, wyciągnie z ich statków całą energię i uniemożliwi im komunikację. Zakładamy, że to urządzenie skutecznie ograniczy ich próby zbliżenia się do tej części nieskończoności i sprawi, że powędrują gdzieś indziej, jeśli nie odpuszczą. Nasze obliczenia są jednoznaczne. W ten sposób zapewnimy sobie co najmniej kilkaset lat spokoju. Opiekun. Czyli to my jesteśmy ci źli. Aha, ha. No ładnie. Znaczy, wiecie co, podejrzewałem trochę, że to właśnie człowiek jest tym złym tutaj. I się wcale nie dziwię. Kolejne kordy. Dobra, krytyczny tlen, no problem. Więcej bugów? Więcej bugów. Op. Chyba grawitacja już działa. Jednak nie. Dobra, mamy kolejne kordy. Mamy trzy klucze, co jest bardzo ciekawe. Mamy trzy klucze, ale musimy na pewno jeszcze pójść po obsydian, bo obsydian uniemożliwia nam robienie teleportów. A to już jest bardzo przykre. To już jest bardzo przykre. Ops, hops, hops. I na górę. I na górę. Pik, pik, pik. Więc dobra. Cel teraz jest taki. Cel, moi drodzy, jest taki, że biegamy sobie stąd. Niestety trochę surowców zostanie. Plan jest taki, że lecimy teraz do bazy. Odkładamy surowce, najemy się troszeczkę. Polecimy po obsydian. Obsydian jest dosyć istotny.
I zrobimy sobie tutaj też sporo super stópek. Że ja głupi nie wiedziałem i tych super stópek tam nie zrobiłem sobie wcześniej. Dramat. No ale dobra, przynajmniej teraz już będziemy mieć. Teraz bardziej mi interesuje to, skąd wziąć ten różowy kwarc. Bo już wszystko praktycznie mamy. Bez problemu tam aluminium też nam się znajdzie, więc nawet nie musimy w teorii już robić tych super stópek. Już nie musimy mieć tej farmy całej. Aczkolwiek to przydałoby się jednak... Wow! Co za woda tam się nam dostała? Tak było zawsze? Już jakiś skrót odblokował. Nam się chyba jakiś skrót tam odblokował, kochani. Nie w tą stronę. Otwórz wodę, czy pojemnik z wodą. Nieba kwarant. Fasola. Tam nam się chyba jakiś kurczę skrót odblokował, co? Tak. Drzewo podniosło całkowicie do góry. Skałę. Właśnie o to chodzi, że ta gra jest o tyle tutaj fajna, że ona cały czas nas czymś zaskakuje. Planeta sztucznie, bo sztucznie, ale żyje. Widać, że te skrypty jakoś tam sobie współgrają, że każdy element jakiegoś rozwoju to jest zmiana tej planety, czyli to nie jest jedna mapa. To jest mapa na 6 rodzajów, albo 7. Zobaczcie, no to jakaś skała się rozwaliła. Mamy przejście. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Jest w ten sposób zrobione. Dobra, zobaczyli sobie, działa, wygląda spoko. No i mamy też widok na wodospad. Widok na wodospad. Więc teraz głównym punktem, który musimy zrobić, to obsydian. Główny punkt to obsydian, więc skakujemy sobie tu. To może jeszcze przy okazji zniszczymy te rzeczy. Co wy na to? Pyk. Upgrade, zapas, chipy, płytki drukowane. Nie mam czegoś takiego jak... Ej, nie mam czegoś takiego jak nawóz. Albo nawóz jest po drugiej stronie może. Nie wiem. Dobra, lecimy. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Dwa nadstopy. Bo to nam się przyda. To nie do osmu, tylko do stópek. Obsydian 0, tak? Tak. Właśnie, super stópek też nie mamy dużo. Nic nie mamy, 0. To było tu? Nie, to były kryształy. To było tu. To było tu, a obsydian jest tam. Nie mogę sobie darować, że ja tutaj tyle czasu spędziłem nad tym, żeby krążyć nad kordami, które już odkryliśmy. Po prostu żal dupę ściska. Mnie trochę jaśniej się zrobiło. Dobra. Iryt jest. A co z obsydianem? Co z obsydianem? Jednak chciałbym sobie zrobić jeszcze przynajmniej nowe dwa teleporty. Jeden na obsydian. Tak, jeden na obsydian, dobrze mówię. A drugi na... Drugi do tej... do tych kordów, które teraz będziemy jeszcze szukać. Tylko czy tutaj w ogóle dałoby radę na przykład zrobić ekstra rudy obsydianu? Tak, da się. No i voilà, i o to chodziło. O to kurczę chodziło. Dobra, to pozbierajmy sobie tak ręcznie, że trochę tego obsydianu. O ile coś znajdziemy. Im się kichać. O Jezu. Już wiem, czemu wtedy mi mot nie działał. Bo jak kichałem,
Wyłączyłem sobie mikrofon. Dobra, no ale naprawdę, tu obsydianu już chyba nie ma. Ooo, to co? Kolejne dziwne pomieszczenie. Okej, nałóż jakieś śmieci. Nie mówcie, że to będzie jakaś elektrownia termoaktywna. To nowe miejsce jest nieco cieplejsze od mojego poprzedniego obozu, ale nadal jest mi bardzo zimno. A dwa dni temu skończyło się jedzenie. Tęsknię za rodziną, jestem taki samotny. Straciłem już całą nadzieję. Niedługo będę musiał wyruszyć. Boję się znów wychodzić na zewnątrz, jest tam tak ciemno i zimno. Zjodan, 3055. Teraz mi tlenu zabraknie. Próbki. Dobra, no musimy się wrócić po tlen. Kurwa, wyłączyłem telefon, czy wyciszyłem telefon, on nadal mi pika. Przepraszam was za to. Wyłączę go w pizdu, gwizdu, całkowicie. Teraz zacznie mi pikać naprawdę. Już będzie dziwne. Dobra. Surowce sobie odłóżmy. Stópki, super stop. Tu jest obsydian, tu są super stópki. Tutaj śmietnik. Wracamy. Wracamy czytać dalej. Dobra, tu byliśmy, tak, tu byliśmy. Oj, tu w ogóle są super szczątki. Dobra, można to zbierać. Lipa. Może coś więcej tu będzie. Ale niestety. Ale teraz jestem więźniem. Ciała w kajdanach, w lochach, a psychicznie uwięzieni w jednej idei. Jednej strasznej, jednej ohydnej, jednej niepokonanej idei. Mam tylko jedną myśl. Jedno przekonanie. Jedną pewność. Skazany na śmierć. Zjaudan. Rok 3055. Może nawet zdążyłbym z tlenem tu. Nie musiałbym się wracać dwa razy, ale trudno. Wolę nie ryzykować. Kapsułek tlenowych tu już nie widzę nigdzie. Tu były chyba dwie gdzieś. Nie. Chyba nie. Dobra. Myślę, że spoko. Tutaj to wystarczy. Mamy ten ekstraktor. Otóż chyba jest nie. Myślałem, że to jest obsydian, ale nie. Zrobimy sobie tutaj kolejny teleporter. Kolejny teleporter. Tu już obsydian się naprawdę wydobywa. I to działa jak powinno. Wynepszymy nawet obsydian. Do domu. Czy ja mogę zrobić kolejny teleporter? Mogę zrobić teleporter. Więc jeszcze polecimy sobie tam na te stópki. Polecimy sobie na tamte stópki, zrobimy teleporter kolejny. Myślę, że też sobie zrobimy ekstraktor rudy tam, w dużych ilościach, żeby te stópki non-stop były wydobywane. Ale nadal to nie zmienia faktu, że potrzebuję tych kryształów nawet dla głupiej energii. Bo chyba, że będę chciał się termojądrowymi tam cały czas zapychać, co wolałbym uniknąć, bo są duże, mega duże. To mogło być problematyczne. O, a tu byliśmy? O, tak, czytaliśmy to. To było tu. To było tutaj. Dobra. W ogóle zobaczcie, że mamy zużycie tlenu na poziomie minus 1,6 na sekundę. Zaczynaliśmy od minus 1,9. Jak tam moje stópki działają? Wydobywają się fajnie. Bardzo fajnie.
Tutaj sobie zróbmy teleporter. Super, stop. Weźmy sobie to, zrekonstruujmy i zróbmy to w jakimś takim dobrym miejscu. Co to w ogóle jest? A, robaczek. O, i skrzynka. O, aktywator nożnika roślin. CC. Dobrze, dobrze. Okej, ekstraktor rudy. Dwójeczka. Nie mogę więcej? Nie mam prętów. Shit. Proszę wody. I nie mam teraz super stópek za to. Tyle powinno starczyć. Dobra, super stopik. No musimy mieć tego więcej. Musimy mieć tego więcej, bo ten super stop, no... naprawdę się kraftuje w tych jakichś tam ilościach. Ale no, to nie są duże ilości. To nie są duże ilości, a my tego potrzebujemy od groma i ciut, ciut. To, że one są, nie są bardziej kompaktowe. Nie powiem, przydałoby się, żeby były bardziej kompaktowe. Weźmy to. I się, tych robaczków jest coraz więcej. Naprawdę, ich jest coraz, coraz więcej. Nawet czuję. Podnosisz kamień? Robaczek. Podnosisz co innego? Robaczek. Masa larw i robaków. Masa larw i robaków. Dobra. I tu już mamy zrobione. Wrzućmy. No to co? Chyba kolejne kordy, nie? Chyba kolejne kordy, jeśli się może zdążymy. I dzisiaj raczej nie będzie terraformacji, tylko zwiedzanie i odkrywanie. Czyli coś, co te wieryski lubią najbardziej. Dobra. Tu był ten upgrade. Teraz się zastanawiam, bo tu mamy mnożnik tlenu. Razy 5. Zatem to jeszcze mnożnik roślin. W tej chwili mamy... 600, ponad 650 gram na sekundę. 1500%. To jakie to były kordy? Ja muszę wejść na Steama. Wyświetl. Zrzuty ekran. O. Dobra, i kolejny to był 1565. I cały czas kierujemy się w tą samą stronę. To mogą użyć teleportu, tak w ogóle. No ale cóż. Ja nawet chyba wiem, gdzie to jest, wiecie? Ja chyba nawet wiem, gdzie to jest, bo to jest to miejsce z tą wielką ścianą. To, o której mówiłem na samym początku. Bo w ogóle mamy kordy 1565, 109, 2500. To jest daleko. To jest mega daleko. Naprawdę mogę użyć teleportera. Chyba nam teleformacja stanęła. No ale prąd chyba mamy. Prąd jest. Po prostu tak wolno już leci. Niedobrze. Dobra, to jest tutaj. Gdzieś tutaj. Dwa i pół. Mogę zrobić teleporter? Nie, bo nie mam nadstopów. Fuck me. Chwila. Czemu ja taki nieprzygotowany latam? Czemu ja taki nieprzygotowany latam? Teraz mogę teleporter? Mogę. Jak to się pozmieniało. Wszystko jest jakaś dżungla w tej chwili. Ciemno to jak w dupie. Dwa i pół.
Ja tu nic nie widzę. Nie wiem, czy jeszcze nocnie idziesz. Shit. Ta latarka, wiecie co, ona jest spoko, ale ona jest spoko tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Na otwartych takich terenach ona jest paskudna. Ona nic nie pokazuje. Totalnie nic nie pokazuje. No to może inaczej. Może znajdźmy tak po prostu. 1500. W tą, w tą. O! Roślina Volnus. Mnożnik ten 500, wow! I roślinki już tutaj samosiejki nam wyrastają, fajnie. Dobra, kolejny złom. 1500 i 2,5. Jest, dobra, znalezione. Trzy klucze. No to wchodzimy. Za mnie otwórz się. No, proszę mnie wpuścić. Wlazłem w skałę, proszę mnie wpuścić. Dobra. Teleporter tu jeszcze możemy stawiać, o dziwo. Zobaczymy jak daleko. Teraz się okaże, że już nie możemy. Nadal można. Nadal można. No i właśnie, to jest to miasteczko. To jest to miasto naszych kolegów, którzy nas zbyt nie lubią i bardzo FPS-y tu spadają, nie wiem czemu. Wow. Serio? Naprawdę? Naprawdę, gro? Nie mam jak nawet sobie zrobić generatora fuzji jądrowej. Naprawdę nie mam jak. Nie mogę tego wytworzyć. No nie mogę. Chciałem teraz z tym zrobić. Chciałem zrobić reaktor jądrowy? Chyba tak. Logiczne. Logiczne, Shiro. Bo zobaczcie, mamy inkubator, mamy filtr wody, teleporter zaraz będziemy mogli odblokować nawet. Ale żeby robić cokolwiek dalej, potrzebujemy kwarc pulserowy. A tego jeszcze nie mamy. O. Nie wiem, jak to zrobić. Trochę mnie to zaczyna wkurzać. Trochę mnie to zaczyna wkurzać, bo czuję się taki, wiecie, bez... No, że nie mam na to w ogóle wpływu. Już jakieś dziwne dźwięki. Tu się coś zrespiło. Coś brzmi nie. Nic się nie zrespiło. Ale naprawdę, że my tutaj nie możemy jak ludzie postawić ekstraktora rudy i wydobywać sobie tych surowców. To jest po prostu dramat. Dobra, no trudno. Idziemy niżej. Prekursorzy. Co wy skrywacie za tajemnicę w tym momencie? Oprócz tego, że uciekaliście przed ludźmi. Czy ja dobrze pamiętam, czy oni w którejś z wiadomości stwierdzili, że my jesteśmy tacy sami jak oni. W sensie, że rozwijaliśmy się na takich samych planetach, w takim samym stopniu rozwoju planet.
ale inne czynniki wpływały na nasz rozwój. W którejś z wiadomości wydaje mi się, że oni pisali, iż my ich zjadaliśmy? Chcieliśmy na nich polować? Dobrze mi się wydaje? Chyba tak. Wiecie, ludzie są jacy są. Nie mówię, że nie. Ale żeby zjadać prekursorów? Czekajcie, gdzie to jest to przejście? Tutaj przejścia nie było chyba, tak? No i co ja teraz zrobię? O, dobra, wyskoczyłem. Idźmy tędy. Jakieś wiatraki, wow. Jest lina. Pytanie, czy to jest to wszystko, co tu możemy znaleźć? Tu chyba coś spadło, tak? Nie ma zejścia w dół. Znaczy, zejście jednostronne jest, o tak. Dobra, wchodzimy. Kolejny klucz, to już jest drugi. Drugi kluczek. Nie wiem, czy coś tu będzie, ale nie. Tutaj też nie ma, to jest tylko wezmę. Jezu, te FPS-y spadają. Można to odłożyć. Ja naprawdę tu nie widzę nic, co by mi w jakikolwiek sposób pomogło. To tylko dwa klucze i tyle? To było bez sensu. To było totalnie bez sensu. Krym tlenu. Tak. Tu najlepiej krytyczny krym tlenu. Oh, fuck me. Nie. Poczułem to na plecach. Poczułem to na plecach. No dobra, ale nadal nie rozumiem, co my z tym możemy... A, tu jest jeszcze jakieś wejście. Tak od dupy strony polazłem trochę. W końcu poczuliśmy, że żyjemy. Cztery klucze. Pięć kluczy, wow. Dużo. Te pięć może tu znaleźć? Wy ze mnie jaja robicie teraz? Pięć kluczy trzeba tu znaleźć? Ale tylko dwa. Pięć kluczy. Matko Bosko Częstochowska. Może w ogóle całkowicie trzeba pięć znaleźć? A nie, dobra, to jest trzeci. Tu jest zamknięte. Tu jest jeszcze w dół. Nope. Te dwa. Jeszcze dwa. Tu nic nie widać. Chyba, że tu z boczku gdzieś. Nie, tu też nie. Filtr wody, nowy schemat, dziękuję. Zboczne wejście. Nadal nie widzę nigdzie tutaj kolejnego. Ołtarza. O. Czy ja coś nie widzę? Czegoś nie widzę?
Naprawdę nie, no to jeden ołtarz był już. Tu jeden ołtarzek był. Jak poukrywali to w krzakach na przykład, to normalnie się wkurzę. Tu jeden wzięty. Naprawdę nie widzę tych ołtarzy. Latam przez tekstury. O. Osobiście tu nic nie widzę. A tu jest jeden, dobra. Ja szukam huk wie gdzie. One są na wierzchu. To jeszcze jednego nam brakuje. Jeszcze jednego nam brakuje. Tylko pytanie, gdzie go znajdę? Chciałbym to w tym odcinku zakończyć przynajmniej. Nie, ale czekajcie, bo tutaj nas chyba nie było. Gdzieś tu jest. Nie. Naprawdę, coś tutaj żre strasznie FPS-y. Jakiś SFX mi się wydaje. To mega żre te FPS-y. Mega, mega żre FPS-y. O Jezu. No nie wyjdę stąd, dopóki nie ogarnę kolejnego klucza. Tu byliśmy. No mi się wydaje, że to jest gdzieś na dole, wiecie? Takie mam wrażenie, że w tej dżungli raczej nie znajdę. Nie wiem czemu. Może na obelisku na środku, no nie wiem. Może gdzieś tutaj. Jest ten klucz gdzieś tu ukryty? No nie. Gdzie tak łatwo powiedzieć, kurczę, że no w tym miejscu te klucze poukrywane. Ale naprawdę, no ja jestem akurat może ślepy, bo już no swoje lata mam, więc to też może mieć znaczenie. Mamy 4 na 5. Naprawdę piątego nie widzę. Ja bo już gdzieś tu może jeszcze, ale... A. Tu jeden był. Tam drugi był. Trzeci. Czwarty. Piąty. Tam jest iglica. Serio, nie widzę tego. Tu jest, dobra, mam cię. Całkowicie z tyłu. Ty gałganie. Dobra, mamy to. Cholerne poukrywane klucze. Moi drodzy, w takim razie dla niewiedzących. Wchodzicie tędy. Pierwszy klucz jest tutaj. Drugi klucz jest tutaj. Trzeci klucz, moi kochani, jest tutaj. Chodźcie sobie tędy. Czwarty klucz jest tutaj. I piąty klucz. Piąty klucz jest gdzieś tutaj. Gdzieś tu. Dobrze mówię? Chyba tak. Tak, piąty klucz jest tutaj. To tak dla was, jakbyście mieli kiedykolwiek problemy ze znalezieniem tak samo jak i ja, to oczywiście śmiało możecie sobie znaleźć to w ten sposób. Dobra.
Plan jest, otwieramy ten grajdą. Kurde, jakie to długie. Co my tu znajdziemy znów? Wow, złote motylki. I dwie złote skrzynie. Kolejny raz nieszczęście spotyka naszych ludzi. Jeśli przewidywania są poprawne, za kilka dni w planetę uderzy meteor. Zniesione przez nas miasta i wszelkie stworzone wspaniałości ulegną zniszczeniu. Sztuka, tradycje, odkrycia i życie. Wszystko zginie. Kolejny raz czeka nas zniszczenie, lecz tym razem nie uciekniemy, jak miało to miejsce wiele pokoleń temu. Po co uciekać, skoro zagłada tak usilnie stara się nas dopaść? Pogodziliśmy się z naszym losem. Jesteśmy dumni z tego, kim byliśmy. I zostaliśmy wierni naszym wartościom. Nasza historia zniknie w płomieniach pod warstwą popiołu i pyłu. Nasze życie jest niczym żywot motyla. Piękne i ulotne. Czas stawić czoła końcu. Opiekun. Złoty posążek. Złota larwa motyla. Ło, ile rzeczy. Ło, ile rzeczy. Przykre, powiem wam szczerze troszeczkę. Przykre to wszystko, że spotkał ich taki koniec. No faktycznie człowiek jest stworzeniem dominującym. Czasem aż za bardzo, moim zdaniem. No, tu można nawet postawić coś. Na pewno nie mam kwarcu pulsarowego. No, czyli to jest koniec chyba fabuły w tej grze. Powiem wam, że nie zmieniła się od Early Access nic. Więc troszeczkę jestem, no, rozczarowany. Myślałem, że bardziej to pociągnął. A w sumie nie dowiedziałem się niczego więcej, co wiedziałem 2 lata temu. Więc co mówię, szkoda. Szkoda. Pążek sobie zbudujmy. Tik. Stolik kolejny. A co mi tam? Niech będzie tak. I kolejny złoty posążek. Dobra. Więc tak, story mode mamy zrobiony. Chodźmy jeszcze do tego miejsca. Chciałem sobie zdekraftować te złote skrzynki. Poziom pożywienia, spoko loko. No i co? Została nam terraformacja. No musimy się jeszcze z tej planety wydostać. Bo oprócz tego, że skończyliśmy fabułę z opiekunami, no to mamy jeszcze roboty do wykonania, prawda? Prawda. Moi drodzy, to by było na tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. No raczej na pewno. Raczej na pewno. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. A ja idę dalej giftować ściany. Cóż, tak czasem bywa. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej. You're